Witam wszystkich, zapraszam do oglądania na kolejną nową serię na moim kanale i tym razem będzie to A Plague Tale Requiem. Bardzo czekałem na tą gierkę, mam nadzieję, że będzie to tak dobra, a nawet lepsza niż jedynka. Nie jestem fanem skradanek, a ta gra akurat należy do tego gatunku, ale jedynka jak najbardziej mnie przekonała swoim klimatem, muzyką, grafiką i ogólnie była niezła. For me. Come on, sorcerer, catch us! Hey, slow down. You'll exhaust our villain. Fajnie, fajnie to wygląda. It's evil. I ta muzyka znowu, no kurde, to jest po prostu... To będzie na pewno dobra gra. We had a long journey today. Please, mother said to try to exhaust him. Be brave, sorcerer. Your fight is far from over. Your mother's going to wonder where we are. It's been a long road. You have the right to stretch your legs. Podążaj za królem Hugiem. Look at that. Nie, no kurde. Pięknie to wygląda. All right then. Time to run. I taką grę mamy za darmo w Game Passie. No po prostu wypas. Ale jazda. Ciekawe, czy jakiś znajdziek nie pomijamy. Jakichś kwiatków, czy czegoś w tym stylu, tak jak było w pierwszej części. Ale gdzie? Podążaj za Hugiem. A mamy się schować, tak? Aha, dobra. W którą stronę tylko pójdzie? To jest taki rodzaj tutorialu. Tam poszedł, dobra. Zabawa wchowanego. Wraca. Nie ma nas tutaj. Ale będzie tutaj pewnie szedł. Zaraz zobaczymy. Tam jest, okej. Że co ona powiedziała? Ukryj się. Podejdź ukradkiem za plecy Lukasa. By go postraszyć. Okej, fajnie. No wprowadza nas to po prostu w podstawowe mechaniki gry. Taka ciekawa forma tutorialu. I'll get back to studying now. Lucas. Well, if I want to become an alchemist. But you are an alchemist. I'm still your mother's apprentice. All right, go and study. We'll stay a little longer. Right. Goodbye. Come. Let's see the rest of the castle. As you wish, good king. Dotrzyj do zamku. I'm glad Lucas stayed with us. Me too.
Czyli co, ten zamek jest na wzgórzu? Chyba o ten chodzi, zobaczymy. Amicia, the castle is the other way. Yes, we'll go. W drugą stronę? Okej. Czyli o tamten chodzi, dobra. Ale fajnie słychać, jak muchy latają, jak te wszystkie owady gdzieś tam brzęczą w tych krzaczorach. No, nieźle zrobione. Ma się naprawdę uczucie, że jest się gdzieś w jakimś lesie, na jakiejś polanie. Szczególnie grając w słuchawkach, co oczywiście polecam również. Jak zawsze. Yes, yes, sure. King Hugo patrols the ramparts of his great wall. What can you see from up there? My kingdom. Is it prosperous? It was, but then Lucas attacked. Oh, yes. The infamous sorcerer. Okay, to jest pewnie ten zamek. It's the sea. Let's patrol there. Czyli tak jakby tutorial dalej trwa. Rozumiem. Wow. Very pretty. Nie no kurde, jakie tu są krajobrazy w ogóle. Ostro, szyszka płynie. Wycelować z procy. Szyszkę. A, okej. Tak jak mówiłem, to jest dalsza część tutorialu. Lecimy. Jeszcze? Na razie nam kamienie się nie kończą chyba. Z tego co widać. Ktoś przyszedł. A, nie mogę w niego, okej. Okay. No właśnie. To pierwszy? Żadnej nie przypuszczę. Teraz dwie na raz. Szybko trzeba. Co teraz? Bomba poszła. Okej. Chłopiec pracuje? Coś chyba nie do końca z nim w porządku. Okej, musimy podążać dalej w tym kierunku. Obok rzeki. Wzdłuż rzeki. Jesteś
Aha, teraz musimy podsadzić. Tutaj kucnąć. Nic nie ma. Okej, atakujemy zamek. Co on zrobi? No i co my tu zrobimy? Ale coś tutaj jest. Okay. Come on, my king. They don't expect us to sneak in. Yes. Oh, I think the sorcerer's men are close. Really? Oh. Okay, ale przynajmniej. Are you hurt? No, but I dotarliśmy. I agree. Tu gdzie trzeba. Yes. Rozejrzyjmy się. There are food and clothes. People live here. Chyba nic nie ma. Muchy latają, jakieś mięcho stare leży. Ognisko czują. Ktoś spalił ule. Let's be discreet and get out. Maybe it was an accident. Where are the people? No właśnie. Gdzie są ludzie? This way. Gdzie się wszyscy podzieli? Monsieur. Ktoś jest. Ale czemu on ma kosz zamiast twarzy? Wait, we didn't mean to trespass. We fell here by accident. We'll leave if you show us how. Lies. I swear. I don't know what's happening here, but we have nothing to do with it. Lies. Z jakąś sektą walczymy tutaj? Uciekamy, kurde. Okej, udało się. Nie, jeszcze nie. Dobra, dopadli go. Czemu oni mają te kosze zamiast twarzy? Jeszcze jeden biegnie. No raczej. Chcą nas zabić wszyscy. To nie jest zbyt bezpieczne miejsce. Żeby tu się przyczaić do niego. Czy można jakoś podejść i... Nie! Po co ja ryzykowałem? Dobra. Uciekamy. Co? Kurde, tu jeszcze jeden jest. Dobra, Polas. Ale jak my tego ominiemy? Aha, już widzę. No właśnie.
schować się nie możemy. Kurde. Ale dużo tu przeciwników jest. Aha, mamy wywołać teraz hałas. Szybko, 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 szybko. Znaczy, no nie mogę za szybko. Do trawy. Okej. Jesteśmy w miarę bezpieczni. Więc rozejrzyjmy się jeszcze. Aha, tam musimy po cichu się wspiąć. Tylko jak mamy teraz wywabić tego typa? A... Że on sobie pójdzie zaraz? Raczej się nie uda nam przejść. Udało się? Ale jazda. No dobra. Tak sobie się zastanawiam, jakie różnice mogą być w tej grze na hardzie. Ale fajny klimat gierka ma. Te muchy, to wszystko. Fajnie się w to gra. O kurde. Uciekaj. Okej, szybko. Ale jazda, można teraz tak zrobić. W trawę, szybko. Dobra. Poczekajmy. No właśnie, musimy bardziej uważać. Okej, coś tam zaczął robić. Idziemy do drugiej trawy i lecimy dalej. Kolejnych trzech przeciwników mamy. Jak? Musimy jakoś odwrócić uwagę. The boats? A zaraz. Cban! No właśnie. Behind him, czyli z tyłu. Uff. Niech to będzie wyjście rzeczywiście. Jest? Nie! Oczywiście zamknięte. Oczywiście. A, on przejdzie tutaj. Dobra. Wyślijmy go tam. A ja idę w krzaczory. A, nie mogę. Otworzy z drugiej strony. Szybciej, co tak długo właśnie? O Jezu. Mamy pomóc mu. Dobra, się udało.
nikogo nie ma, możemy lecieć. Zamknięte? Of course. Tego chłopca, o kurde. No i właśnie, się wtrąciliśmy. No nie wiem, czy nas tak puszczą. But the boy, he's the right age to learn. You shouldn't have come. You don't want to do this, believe me. You talk too much. Ah, quick time event, okay. Żyje mocy? Nie. Kurde, ale to jest dobre. Nie, no kurde, jak to dobrze wygląda po prostu, jak to miło się ogląda ogólnie. Co się dzieje? Znowu ta zaraza. Plaga. No właśnie, gdzie jest Amicia? Kurde, ale to wygląda, nie no. Podążasz cały czas za nim. A co my mamy tutaj? O kurde. Nie no, jedynka wyglądała dobrze, ale w dwójce to już twórcy tak sobie polecieli pięknie, to naprawdę jest coś pięknego. Please, please.
ta muzyka, to wszystko kozak. Co tutaj? Aha. Okej. I dalej historia. O, ktoś nowy. I was dreaming. Where are we? Was it your island dream again? Yes. I was sick and then there was a big bird that saved me. Nie, no jak zwykle, bardzo ładnie. At the farm. We were playing by the river, remember? But you felt very tired all of a sudden. So I carried you back and you fell asleep. It's probably just a lack of salt in your blood. But Amicia, it's been a long trip, Hugo. We're all exhausted. But the Red City's at hand. Ka fajna ta nowa postać. You know we're going to meet a great alchemist there from the order. No, no. Kto to jest, ciekawe. Yep, they didn't come to help us in Guienne before we had to flee. They didn't know the Inquisition would come after us. They are ready to welcome us now. Let's hope they'll make. Nie można przekręcić kamery w tamtą stronę, bym chciał uważać bardziej tą nową postać. It concerns everybody and it can change everything. What's that? I don't know. Aha, jakaś walka nas czeka pewnie. Let's see. Hello there. Hello. What's going on? We're looking for a boy and a girl. What did they do exactly? They trespassed on a family's property. There was an argument and men were slaughtered. The younger brother witnessed it. Oh, that's horrible. I hope you find the culprits. Oh, I do too. The boys are my nephews. Mother, we need to leave. Now. Yes. Sorry, we still have quite the road ahead of us. Hello. We won't take long. Okej. Tak myślałem. Dobra, pobieg, okej. Okay. Teraz my sobie przejdziemy do kolejnej trawy. Ale fajnie się rusza. Wiatr rusza tą trawą. No kurde, bomba to jest zrobione.
I ta muzyka cały czas tłucze nam też... Nie no... Bardzo dobra gierka. Tutaj mamy dwóch, ale też na przykład mogę, za daleko jestem. Coś takiego zrobić. Nie wiem, się boję teraz przejść jeszcze raz. No właśnie. Okej, mamy trzech, tak? Tutaj ten bezczelnie stoi. Się rozgląda skubany. Dobra, muszę się przedostać tam. Okej, udało się. I teraz poczekamy, aż ten sobie pójdzie w tamtym kierunku na górę i sobie przejdziemy wtedy. O kurde, widzi nas. Spali! Uciekaj! Uciekaj! RT, biegniesz! Okno! O kurde! Aha! Też fajnie! O kurde, ole motyw, ale zajebista gra, nie no, nie mogę uwierzyć. Kontra jeszcze jest, nie no, uderz. Już teraz nie jest taka bezbronna. Kolejny. Przeciwników możesz eliminować poprzez strzelanie w ich głowy za pomocą procy. Już teraz dokładnie wiem, jakie różnice są na hardzie i jest o wiele trudniej. Trzeba działać bardzo szybko, naprawdę momentalnie. Eliminować dobrze i celnie. To musi być szybka akcja. Okej, teraz możemy wykorzystać element zaskoczenia, bo przeciwnik nie wie dokładnie, gdzie jesteśmy. Dlatego... Bum! Okej, tam mamy kolejnego. No właśnie, nie trafiłem go. Ucieka. Dostał.
fajnie, że mamy teraz unlimited tych... Znaczy unlimited, mówię, nieskończoność kamieni. Za daleko jest, okej. Mamy tu również dzban. Możemy wykorzystać. Nie do końca wiem. Może tędy? O kurde, nie, 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 nie tędy. No to muszę tędy główną tą drogą. No to wygląda. Niech on się obróci tylko. Kurde, nie, proce. Okej. Ktoś tu jest. Ole, ostro, teraz się zachowuje ona. Fajnie. Udało się uratować. Hugo. He's still breathing. It's a shock. No, na hardzie jest ciekawie. Bardzo łatwo zginąć, przeciwnicy są agresywniejsi. No i w tym momencie tak jakby oficjalnie się zaczyna gra. I również drugi rozdział. Dlatego ja sobie w tym momencie zakończę pierwszy odcinek. Jeżeli materiał okazał